Witajcie moi drodzy. Właśnie wracam z takiego małego rekonesansu z mojego Danielowego Lasku. Wprawdzie jeszcze jest kilka dni za wcześnie i tych Danieli jeszcze nie ma, chociaż coś się tam udało sfotografować. To fajnie mi było tak się wybrać na krótką wyprawę, żeby sobie zobaczyć, jak sprawa wygląda, bo trochę się tutaj pozmieniało, ale ja nie o tym. Długo zastanawiałem się, jaki temat poruszyć w dzisiejszym filmiku i postanowiłem, że zacznę od samego początku, to znaczy od tego, jak zacząć przygodę z fotografią przyrodniczą, co będzie nam potrzebne i czego trzeba się wystrzegać. Dla wielu z Was może wydawać się to dziwne, bo pewnie już jakiś czas fotografujecie, ale warto pamiętać o osobach, które dopiero zaczynają swoją przygodę z fotografią przyrodniczą i myślę, że takich kilka wskazówek na sam początek to jest dobry pomysł. No, od czego zacząć? No to chyba najważniejsza kwestia to jest aparat. Tak, ja tutaj, no niestety, telefon komórkowy nie za bardzo jest wskazany. Oczywiście mówię tutaj o fotografii przyrodniczej w kontekście fotografowania zwierząt, bo oczywiście krajobrazy, makro i tak dalej tym telefonem idzie fajnie zrobić, ale bierzmy pod uwagę to, że ten telefon mamy po to, żeby on dzwonił, po to, żeby wysyłał SMS-y, a aparaty są dedykowane po to, żeby robić zdjęcia i na pewno tutaj większość osób się zgodzi, które już fotografują jakiś czas, że ten aparat umożliwia dużo więcej i daje dużo większe pole do manewru i nawet gdy te warunki pogodowe nie sprzyjają, czyli gdy jest ciemno jeszcze albo no, gdy tego słońca brakuje i nie ma tego światła, to na pewno dużo łatwiej jest poradzić sobie z aparatem niż fotografować telefonem komórkowym. Chociaż wydalibyśmy na niego któryś 1000, to i tak myślę, że lepiej przeznaczyć tą kasę na aparat, a kupić tańszy telefon, niż myśleć, że uda się coś sfotografować z telefonem. No kurczę, no, jeśli coś jest przeznaczone do robienia zdjęć, to na pewno będzie funkcjonowało lepiej niż coś, co jest przeznaczone do praktycznie wszystkiego, bo dzisiejsze smartfony mają naprawdę mnóstwo funkcji, ale niekoniecznie to wszystko działa tak, jak byśmy chcieli. Na pewno nie działa tak, jak działają aparaty. O aparatach, jeśli chodzi o same aparaty, to tutaj też nie mówię, że to muszą być od razu korpusy z górnej półki za 10-11 tysięcy. Tak naprawdę możemy zacząć od zwykłego kompaktu, który i tak swoimi parametrami myślę, że przewyższa większość telefonów, a on już daje nam jak gdyby pewne pole do popisu i umożliwia nam dużo więcej niż zwykły telefon. Jeśli chcemy przeznaczyć na telefon z myślą o fotografowaniu jakieś, załóżmy, 2000, to lepiej po prostu przeznaczyć 1500 na używany korpus i do tego jakiś obiektyw. Może coś takiego trafić czasem na jakiejś ciekawej aukcji, a wydać 500 zł na smartfon. No kurczę, niestety nie chcę nikogo zniechęcać, ale piękny klucz gęsi. Nie chcę nikogo zniechęcać, ale fotografia przyrodnicza jest pasją bardzo drogą. To znaczy, może nie wymaga od nas jakiegoś ciągłego kupowania nowego sprzętu, ale tak naprawdę wiem po sobie, jak to wygląda. To znaczy, kupując pierwszy aparat, kupując pierwszy obiektyw i wkręcając się w tą fotografię przyrodniczą, ciągle nam czegoś brakuje. Dokupujemy sobie kolejny obiektyw, dokupujemy sobie grip, dokupujemy sobie kolejne baterie, coraz szybsze karty pamięci, coraz więcej kart pamięci. Chcemy mieć lepszy statyw, o czym właśnie też za chwilę, bo statyw to też jest kolejna rzecz, którą musimy mieć. No i co? I w końcu okazuje się, że obiektyw już jest za kiepski dla nas, chcemy coś więcej, wydajemy kasę na obiektyw. Za chwilę okazuje się, że pod tym obiektywem nasz korpus nie współpracuje z tym obiektywem tak, jakbyśmy chcieli, więc co? Wystarczy, jak już wydaliśmy kasę na obiektyw, to teraz chcemy kupić sobie nowy korpus, czyli nową lustrzankę bez lusterkowca i tak dalej. Więc no niestety trzeba się liczyć z tym, że jeśli wkręcimy się w tę fotografię przyrodniczą, to naprawdę no idzie za tym spora kasa i niestety, tak jak już mówiłem na pierwszym filmie, nie zawsze da się jak gdyby zarobić na tej fotografii. Praktycznie nigdy się nie da zarobić. Są wyjątki, oczywiście są osoby, które żyją z fotografii przyrodniczej, ale to są naprawdę mistrzowie w swoim fachu. Na początku to tylko jest inwestowanie, tylko jest dokładanie do swojej pasji. Myślę, że większość pasji ma to do siebie, że trzeba wyłożyć jakieś pieniądze, ale fotografia przyrodnicza jest jedną z tych zainteresowań, które nie ukrywajmy, wymaga jakiegoś nakładu finansowego. Ale wracając już do aparatów. Tak jak wspomniałem, zamiast smartfona lepiej kupić zwykły kompakt. Jeśli mamy jakąś większe pieniądze, to lepiej zainwestować nawet w używany korpus i nawet używany obiektyw. To zawsze daje, jest lepsze niż ten aparat. A jeśli stać nas i mamy pieniądze, żeby po prostu, umówmy się, kupić sobie aparat powiedzmy z takiej średniej półki, to myślę, że to jest naprawdę dobra inwestycja, która w przyszłości, korzystając z tego aparatu, na pewno się zwróci. Można nim oczywiście fotografować też jakieś super, imprezy rodzinne, ale przede wszystkim jest też tak, że będziemy widzieć różnicę pracując na aparacie, który jest już tam jakąś średnią klasą. Kolejnym elementem to jest oczywiście podstawa, czyli statyw. Tak naprawdę zdjęcia z ręki to możemy sobie robić przy super świetle, przy super jasnym obiektywie i przy krótkiej ogniskowej, bo to jest główny tutaj problem, że fotografując przyrodę często korzystamy z ogniskowych z zakresu 300, nawet do 600. Nie wspominam już teraz tutaj o telekonwerterach, które tą ogniskową jeszcze bardziej rozciągają. W matrycach APS-C, czyli w niepełnych klatkach, tą ogniskową tak naprawdę się jeszcze wydłuża o uśrednijmy 1,5 raza, tak? Czyli z ogniskowej 600 robi nam się ogniskowa 900. Żeby to zdjęcie było nieporuszone, musielibyśmy mieć naprawdę super krótkie czasy otwarcia migawki, a nie zawsze jest to możliwe, dlatego jak gdyby można próbować stabilizować ten aparat, próbować stabilizować ten obiektyw właśnie korzystając ze statywu, bo umówmy się, można podbić czułość ISO i te czasy trochę skrócić, ale mimo wszystko jednak statyw jest wskazany. Tym bardziej, że wygodnie się pracuje na statywie. Nie mówię tutaj o statywach za 100 zł, bo na początek i takie są ok, ale mówię też o tym, że warto też zainwestować w taki statyw, który nam pozwoli już, rozłożyć na przykład każdą nogę oddzielnie i dostosować się tym samym do tego terenu, w którym fotografujemy, bo te statywy za 100 zł z tych wszystkich marketów z elektroniką, na początek są dobre, do krótkich obiektywów, nawet do tej 300 z lekkim korpusem, czyli tak jak na przykład Nikon D3100, 3200 chyba jest taki, nie wiem, przepraszam, i tak dalej, to faktycznie one dają radę, ale przy cięższych obiektywach to one już tak naprawdę pogarszają tylko sprawę i nie wiem, czy czasem z ręki nie wyszłyby te zdjęcia stabilniejsze i mniej poruszone niż przy użyciu tego statywu. I co? I myślę, że to jest taki podstawowy pakiet, to znaczy właśnie korpus z jakimś obiektywem. Myślę, że 300 na początek starczy, się ten podstawowy taki obiektyw, nawet spacerowy 75-300, korpus, to już umówmy się, jeśli mówimy o lustrzankach oczywiście, to takie ogniskowe i umówmy się, wtedy ten korpus, to już jest kwestia drugorzędna, ważna, żeby on miał jakąś tam, pracował w jakimś tam zakresie czułości matrycy większej, żeby to nie było tak, że przy 200 ISO już mamy potężne szumy, bo 200 ISO to tak naprawdę jest zwykłe użytkowanie w ciągu dnia. I co? A jeśli chodzi o kompakty, to tutaj z tym statywem też fajnie mieć go, bo jednak mimo wszystko ta ogniskowa, on jest, też nie wszystkie kompakty mają optyczny zoom, raczej jest to cyfrowo zbliżone, więc myślę, że ten statyw fajnie mieć. I co? I tak jak mówię, nie daje mi się nabrać na statyw za 100 zł. Możemy go kupić oczywiście na sam początek, ale prędzej czy później i tak będziemy musieli zainwestować w porządny statyw, wydając na niego nawet 300 zł. To nie jest jakaś naprawdę wielka suma, patrząc na fotografię przyrodniczą, a praca z takim statywem jest o wiele lepsza. To ja mówię tutaj o pracy ze statywem, który ma tam głowicę, akurat w moim przypadku jest to głowica kulowa, ale są też oczywiście głowice zwykłe, takie wideo, czyli takie filmowe. Są też głowice gimbalowe, których koszt przekracza tam pewnie z 800 zł, ale ważne, żeby mieć coś, żeby ustabilizować ten aparat, bo niestety z ręki zdjęcia przy czasach 1,30, na ogniskowej 300, na APS-C, czyli 450, to umówmy się, no, będzie ciężko zrobić nieporuszone zdjęcie. Tym bardziej, że często pracujemy właśnie na jakichś dłuższych czasach i nie zawsze to uda się to zrobić nieporuszone zdjęcie, tak? No więc statyw już omówiliśmy, aparat już omówiliśmy i co? I przede wszystkim jeszcze karta pamięci. No tutaj niestety nie da się tego przeskoczyć. Karta pamięci nie za duża. Nie za duża z tego względu, że jesteśmy osobami, które jak nie muszą czegoś zrobić, to pewnie nie zrobią. I jeśli weźmiemy, kupimy sobie kartę 64 giga, to uwierzcie mi, że nie zgramy tych zdjęć z tej karty, dopóki ona się nie zapełni, nie wyświetli nam się komunikat, że nie można zrobić kolejnego zdjęcia. I co się z tym wiąże? No a wiąże się przede wszystkim z tym to, że w razie utraty, czyli awarii tej karty, utracimy 64 GB zdjęć. Czyli załóżmy, mamy super zdjęcia, nie chciało nam się ich przegrać, pojechaliśmy na kolejną wyprawę. No nie chcę powiedzieć, że tam karta nam zamokła czy coś dalej, po prostu padła, no tak się zdarza, karty też się psują i to jest elektronika i tutaj nie da się tego przeskoczyć. No i co? I mieliśmy super zdjęcia, na drugim wypadzie nie udało się zrobić nic, dodatkowo karta nam padła, tak? Czyli mamy tak naprawdę stracone wszystkie super foty. A jak mamy kartę 8 giga, 16 giga, no to tak naprawdę po jednym czy dwóch wyjazdach ta karta jest zapełniona i siłą rzeczy musimy przegrać, czyli jak gdyby częstotliwość przegrywania zdjęć jest większa i prawdopodobieństwo, że stracimy te ważne zdjęcia, te ładne zdjęcia jest dużo mniejsze. No więc warto tutaj pomyśleć o karcie. Ważne, żeby ona była szybka, nie? Bo jak gdyby prędkość zapisu jest tutaj istotna, a ta pojemność, no fajnie mieć dużą kartę, nie? Jasne, ale jednak myślę, że lepiej kupić zamiast jednej dużej, dwie mniejsze, bo to zawsze jest ta taka kopia bezpieczeństwa, nazwijmy to, i na pewno jest jakaś rezerwa. A jak mamy jedną dużą kartę, to zazwyczaj wychodzi to właśnie tak, że może się nam coś zepsuć i wtedy jesteśmy źli na siebie, jesteśmy źli, że coś nam się padło, że przepadły jakieś zdjęcia i no i co? I później tracimy zapał do fotografowania przez taką naprawdę głupotę, nie? Bo karta kosztuje 100 zł, a my tak naprawdę, kurde, stracimy zdjęcia tylko dlatego, że nie przegraliśmy ich, nie? Więc jak gdyby tutaj jest też właśnie ważna kwestia tej karty pamięci. No i co? I chyba ze sprzętu to tyle. Ja tutaj naprawdę myślę, że na początek kompakt, czy właśnie już jakiś korpus, lustrzanka, bezlusterkowiec, I właśnie karta pamięci plus statyw to jest takie minimum do rozpoczęcia przygody z fotografią. No nie pomijam, naprawdę, no uwierzcie mi, ja czasem fotografuję telefonem, no nie da się zbliżyć tego, nie da się czasem, kurde, zrobić zdjęcia, bo jest ciemno, nie da się zrobić zdjęcia, bo jest za daleko i nie mamy tej ogniskowej. To jest jednak aparat i on daje tą przewagę, że trochę więcej możemy. Fotografując w rawach, właśnie, bo to też ważne, żeby fotografować w rawach, ale o tym też za chwilkę. Fotografując właśnie w tym formatach RAW, NEF czy innych takich, dużo więcej też idzie wyciągnąć. Jasne, że teraz telefony też dają taką możliwość i można w tych RAWach zdjęcia robić nawet telefonem, ale kurde, będzie brakować ogniskowej i to Wam gwarantuję. Chyba że będziecie robić zdjęcia makro, krajobrazy, ok. Ale do typowo zdjęć przyrodniczych, czyli jelenie, daniele, jakieś tam, nie wiem, myszołowy, które gdzieś tam mamy w czatowni, to uwierzcie mi, prędzej czy później i tak kupicie aparat, tak wydacie na niego kasę, jeśli się wkręcicie w fotografię przyrodniczą. Jeśli chodzi o rawy, o których wspomniałem, to są takie cyfrowe negatywy zdjęć i one pozwalają jak gdyby ze zdjęcia wywołać to zdjęcie, zmieniając ich ustawienia bez wpływu na jakość tych zdjęć, czyli no umówmy się, jeśli mamy JPEG-a, to tak naprawdę z JPEG-iem to już jest obraz i każda obróbka tego obrazu powoduje, że to nasz plik traci na jakości i często zdjęcie jest coraz gorsze jakościowo. Jeśli mamy plik RAW, czyli właśnie ten cyfrowy negatyw, odpowiednik właśnie takiego analogowego negatywu, to możemy z nim zrobić dużo więcej. Da się na przykład dużo więcej z niego wyciągnąć dużo więcej z cieni, ale też w drugą stronę wyciągnąć sporo więcej z przepalonych zdjęć. Jeśli mamy JPEG i mamy białe tło, przepalone zdjęcie, to już nic się z tym nie da zrobić. Jeśli mamy RAW, to jest jeszcze szansa, że coś się uda odzyskać z tego zdjęcia i przede wszystkim nie tracimy na jakości, to znaczy do momentu, aż nie wywołamy tego pliku, czyli do momentu, aż nie przekonwertujemy go w finalnej wersji do JPEG-a, czy do JPEG-a, to tak naprawdę nie tracimy na jakości. No jasne, że mogą się pojawić szumy, jeśli nieodpowiednio wywołamy to zdjęcie, aczkolwiek i tak da się na przykład to zdjęcie odszumić, więc przewaga właśnie RAW-ów nad JPEG-ami czy nad innymi plikami zwykłymi takimi graficznymi jest dużo większa niż się może wydawać na początku, ale faktycznie no, zaczynając przygodę z tą fotografią warto sobie przestawić ten aparat na tryb RAW i mieć święty spokój. Wywoływać RAW-y można w wielu programach darmowych, takich jak RAW Therapy, albo w płatnych, takich jak Camera RAW, w sensie sama Camera RAW chyba nie jest płatna, ale na przykład podpięta pod Photoshopa czy Lightrooma, tak? I nie mówię tutaj, że mamy jakoś super obrabiać te zdjęcia, bo to też nie chodzi o to, ale mówię o tym, że jednak te RAW-y dają dużą przewagę i warto w nich fotografować. Podsumowując, już jeśli chodzi o sprzęt i właśnie o sam format zapisu, no to tak jak mówiłem, aparat, karta, statyw i fotografować w RAW. Kompakty też już dają taką możliwość, więc myślę, że problemu z tym akurat nie będzie. Z wywoływaniem RAW-ów może być trochę problem na samym początku, bo jednak może okazać się to mało intuicyjne, aczkolwiek jest dużo poradników w internecie i myślę, że po pierwszych kilku próbach no wejdzie nam to w krew. Zawsze można korzystać z tej funkcji automatycznego wywoływania, która próbuje nam jakoś dopasować te wszystkie parametry, wszystkie suwaczki tak, aby to zdjęcie wyglądało najlepiej. Oczywiście, że to jest program, więc on nie jest do końca w stanie przewidzieć, jak chcemy, żeby to zdjęcie wyglądało, ale no myślę, że do takiego normalnego wywoływania zdjęć ta funkcja automatyczna naprawdę się sprawdza i na początku warto z niej korzystać. Cóż, jeśli chodzi o przygodę z fotografią, to na pewno poza takimi kwestiami sprzętowymi warto mieć w sobie, no nie chcę powiedzieć odrobinę, bo jakieś samozaparcie. I mam tutaj na myśli takie nieudane wyjazdy, no bo zdarza się tak, że często właśnie, kurczę, no nie uda się czegoś sfotografować i często wracamy no tak naprawdę z pustą kartą. Ale mówiąc o samym samozaparciu, mam też na myśli to, że jak gdyby no, trzeba poświęcić się dla tej pasji. Jeśli w kwestii pasji można mówić w ogóle o poświęceniu, ale uznajmy, że tak, że to jest poświęcenie. Trzeba wstać wcześnie rano, żeby pamiętać o dobrym świetle, żeby wybrać to miejsce, to znaczy trzeba przejechać jakieś określoną ilość kilometrów. Często to są naprawdę niemałe odległości. Ja na przykład jeżdżę czasem po 50 i to jest akurat blisko. Zdarza mi się jeździć 20, a zdarza mi się jeździć na przykład 100 czy 80, więc to jest różnica i pamiętajcie, że musimy to pokonać w czasie, w takim czasie, żeby na miejscu być jeszcze przed świtem. I to jest chyba najgorsze, bo wstawanie o 3:00 i 2:00 w nocy często to no, nie należy do najłatwiejszych rzeczy, tym bardziej jeśli mówimy na przykład o porze takiej jesiennej czy zimowej, kiedy po prostu nie chce się wychodzić na dwór, bo na dworze zimno, bo nie taka pogoda, a tak naprawdę no, żeby zrobić te zdjęcia, to trzeba wyjść z domu, nie? I jak gdyby no nie da się tego przeskoczyć, możemy sobie zdalnie wyzwalać migawkę, ale no nie wiem, czy to tak funkcjonuje i czy jest z tego satysfakcja. Ja myślę, że idzie się do tego przyzwyczaić, ale no niestety trzeba mieć taką odrobinę właśnie tego samozaparcia i takiej zdrowej chęci, może rywalizacji z innymi fotografami nie, ale takich ambicji, żeby te zdjęcia chcieć ciągle polepszać, żeby ta jakość zdjęć może nie taka techniczna jakość, tylko bardziej taka wizualna, żeby ten aspekt wizualny był coraz lepszy, żeby te zdjęcia właśnie wyglądały coraz lepiej, coraz atrakcyjniej dla widza, a żeby też technicznie się podszkalać i cały czas gdzieś tam oglądać jakieś właśnie poradniki, próbować, eksperymentować z tym aparatem, żeby nauczyć się jego przycisków, jego właśnie przyciskologii, teraz takie słowo, no, już powtarzałem to ostatnio, ergonomii i nabierać tego doświadczenia i oczywiście pamiętać o tym, że nie od razu Rzym zbudowano i niestety no, pierwsze kilka wypadów może się okazać zupełnym fiaskiem i tego się też nie da przeskoczyć, ale nie warto się poddawać w tym momencie, bo nie można się poddawać, bo jeśli się poddamy na samym początku, to uwierzcie mi, nigdy nie poczujemy tak naprawdę tej satysfakcji z tych zdjęć, a tą satysfakcję naprawdę można w łatwy sposób poczuć, wystarczy wyjechać na rykowisko. Teraz będę wracał do tego tematu, bo on jest jak gdyby najbardziej aktualny, ale właśnie wyjechać, poobserwować przyrodę, czerpać z tego radość i myślę, że z czasem i te fotki przyjdą takie, jakbyśmy chcieli. nabierając doświadczenia, zmieniając ustawienia i tak dalej, myślę, że będzie nam łatwiej. Aha, jeszcze jedna ważna kwestia. Słuchajcie, tryb automatyczny nie. Mamy naprawdę dużo programów, bo ja wiem, że to jest automat i one też, jeśli chodzi o fotografowanie, właśnie dają sobie radę, ale pamiętajcie, że najlepsze zawsze jest to, co ustawimy sami. No i mówię tutaj, że musimy od razu przechodzić w tryb E, też zobaczymy, czyli manual totalny, wszystko, ISO, czułości, przysłona. Możemy korzystać z trybu preselekcji czasu, preselekcji przysłony, ustawić sobie automatyczne ISO i tak naprawdę zmieniać tylko jeden parametr. Dzięki temu też zobaczymy, jak zmiana jednego parametru wpływa na zdjęcia i myślę, że można tutaj godzinami tłumaczyć, co się stanie, jeśli wydłużymy czas otwarcia migawki, co się stanie, jeśli tam zmienimy przysłonę, czy zwiększymy czułość matrycy. To jednak takie empiryczne sprawdzenie tego, czyli zabranie aparatu do ręki i po prostu zmiana tych parametrów i fotografowanie na najwięcej jak gdyby pomoże i najbardziej nas nauczy tego wszystkiego. No cóż, mi pozostaje jedynie życzyć Wam powodzenia w tej przygodzie z fotografią i tego, żebyście się za szybko nie zniechęcali. Zobaczcie, ja dzisiaj pojechałem na 2 godziny, coś udało mi się sfotografować, wracam, bo to światło nie ma, jest zachmurzone niebo, a ja jestem zadowolony, tak? I tego samego Wam życzę, żebyście naprawdę czerpali radość, bo przede wszystkim ważne jest to, że spędzamy ten czas otoczeni rodą i tak dalej, i tak dalej. A jak gdyby te zdjęcia to powinna być właśnie taka kwintesencja tego, taka nagroda, że poświęciliśmy się trochę i że pojechaliśmy do lasu czy tam na łąki o 3 w nocy i mamy zarwaną nockę. Także trzymajcie się, ja Wam życzę miłego dnia i mam nadzieję udanych łowów i spełnienia się takiego wewnętrznego i tego, że będziecie czerpać naprawdę radość, bo to chyba podstawa do tego, żeby czuć się takim zadowolonym z tego, ze swojej pasji, żeby się jeszcze bardziej zakochiwać w fotografii przyrodniczej. Trzymajcie się, cześć!